projekt Europejska Praktyka Twoją Szansą na Udany Start w Zawodowym Świecie był realizowany w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych imienia Armii Krajowej w Żywcu w latach 2017-2019. W ramach projektu 79 uczniów i 10 nauczycieli uczestniczyło w 6 mobilnościach, 4 do Irlandii i 2 do Niemiec. Uczniowie odbywali dwutygodniowe praktyki zawodowe u partnerów zagranicznych. W Niemczech był to Handwerkskammer, a w Irlandii Your International Training. Szkoła po raz pierwszy realizowała taki projekt. To wspaniałe przedsięwzięcie umożliwiło uczniom budowlanki zdobycie cennych doświadczeń zawodowych, poszerzenie wiedzy o Europie i kulturze krajów, do których wyjechali. Wyjazdy były także okazją do przełamania barier językowych i sprawdzenia siebie w nowych, czasem stresujących sytuacjach. Miałyśmy okazję wyjechać do Irlandii na dwutygodniową praktykę w ramach projektu Erasmus+. Mieszkaliśmy w Galway i tam w rodzinach goszczących. Praktyki odbywaliśmy u irlandzkich pracodawców. Mogliśmy dużo się nauczyć, poznać nowinki technologiczne. Ja i dziewczyny obok akurat pracowaliśmy w studiach graficznych. Mogliśmy trochę poprojektować. W czasie praktyki zawodowej farbowałyśmy włosy, myłyśmy włosy klientek, modelowałyśmy, robiłyśmy różne fryzury okolicznościowe. Na początku miałyśmy problem z językiem, ale po kilku dniach udało nam się przełamać tą barierę językową. Język angielski. Przyznam szczerze, że sprawił nam trudność. W pracy spodziewaliśmy się bariery językowej, jednak pracodawcy umieją się domyślić, wiedzą co chcemy dalej przekazać, więc pomimo tego gestykulując umieliśmy się dogadać. Wyjazd praktyczny do Niemiec nie był tylko nauką i ćwiczeniem nowego zawodu, również zwiedzaniem, uczeniem się kultury. Byliśmy tam 2 tygodnie z projektu Erasmus+. Nauczyliśmy się głównie spawać. W pierwszym tygodniu mieliśmy część teoretyczną, w której mogliśmy pracować na różnorodnych sprzętach, a zaś w drugim każdy z nas mógł zrobić sobie kurs spawania, który niekoniecznie w Polsce byłby do zrealizowania. Pracownie w tym ośrodku były bardzo wyposażone. Na części teoretycznej za każdym razem pracowaliśmy na czymś. Nie było takiego czegoś jak, że jeden uczeń robi coś, a reszta patrzy, tylko każdy miał po prostu swój element przystosowany. I tak jak były polecenia w zadaniach wykonać, to każdy musiał to zadanie zrobić i zrozumieć go, żeby skończyć tok całego prowadzenia. Jako grupa z językiem zawodowym radziliśmy sobie dobrze. Na zajęciach właśnie, które odbywały się podczas projektu, mieliśmy osobę wspomagającą, która nas po prostu pomagała w języku. Za każdym razem, kiedy ktoś czegoś nie rozumiał, podeszła i wytłumaczyła nam po prostu całe zdanie, co powiedział ktoś. Dzięki udziałowi w tym projekcie udało nam się zdobyć różnorakie doświadczenie oraz radzić sobie ze stresem. Na pewno wszystkie te działania, które przebyliśmy w projekcie, przydadzą nam się w życiu codziennym. Gdybyśmy mieli możliwość pojechania drugi raz na projekt Erasmus+ do Irlandii czy też do innego kraju, myślę, że bez zastanowienia byśmy się zgłosili, ponieważ projekt dał nam wiele możliwości, otworzył nam perspektywę pracy na rynku zachodnim, na rynku zagranicznym, poza granicami Polski. Także ja bym bez zawahania się zgłosił. Tak samo ja. Chcielibyśmy znowu tam pojechać, albo w jakieś inne miejsce. Bardzo polecamy skorzystać z wyjazdu z programu Erasmus+. Osobiście my byśmy chcieli skorzystać z jeszcze jednego projektu, chociaż zobaczymy, czy to możliwe, ale naprawdę każdy chętny polecam.